Przede wszystkim no, fantastyczny klub, który jakby od 2 lat jakby regularnie odnosi sukcesy. Jakby cierpliwość tutaj zarządu, jakby wszystko, co tutaj jest dookoła prowadzone, jest prowadzone z głową, jak na najwyższym poziomie, i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek dla mnie teraz, gdzie jestem coraz bliżej tej formy swojej po kontuzji, i to jest jakby kolejny mój krok, to krok do przodu. Z tego, co widziałem, kilka bramek wpadło. Tak. Naszego Maczka pozdrowiłeś, tak, od nas? Jakby w różnej rozmowie rozmawiałem z Maczkiem i jakby zachwalał tutaj klub, jakby i całe otoczenie. Na pewno chętnie by tu wrócił. Tak jak mówisz, no dużo goli udało się zdobyć, i to z lewej, i z prawej, i z głowy, więc jakby taki wachlarz tych umiejętności pokazałem, więc jestem pewien, że tutaj w Gliwicach również będzie bardzo dobrze. Okej. Cel, perspektywa, najbliższe pół roku, rok? Nie, spokojnie, skupmy się tutaj na pierwszych spotkaniach. Na pewno Liga Europy jest bardzo ważna, bo klub na pewno, podobno tutaj przyszedłem, żeby od początku pokazać swoją jakość, i myślę, że ta Liga Europy jest bardzo ważna, żebyśmy przeszli tą pierwszą rundę i dalej kreślili jak najdalej się da, i myślę, od tego trzeba zacząć. Później Liga, wiadomo, gram o najwyższe cele, i dlatego tutaj jestem. Cześć, Michał Żyża z tej strony. Serdecznie Was pozdrawiam, wszystkich kibiców Piasta Gliwice. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy się przy Okrzei.